Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Felsbruna. Jednak jest ten sam dzień, tylko minęło od tamtego odcinka pół godziny, a coś koło 30 minut. Więcej nie. No i dobra, i puszczamy kolegę. Ja bym sobie siał tutaj tą soję, a ja będę zaraz wapnował. Muszę rozpocznij kurs, trzeci punkt. Tutaj John Direction zapomniałem ściągnąć z pola. Pewnie to nie da rady na odcinku, ale... Żeby nie było potem przypału. Jest odpalony, dobra, także na... No tak, miałem w poprzednim odcinku wapnować, ale jednak nie wapnowałem. Tego wapnujemy sobie dzisiaj. I za mną chłopak od razu będzie siał. Oczywiście sobie zaoptowałem przed odcinkiem na początku kawałek, żeby po prostu być przed mnie. Żeby on od początku odcinka sobie siał, bo jak od początku odcinka będzie siał, to on dużo zasieje tego pola. No, może mi się uda zaoptować, no bo jest 15, jak zacząłem nagrywać. Także myślę, że w niefortunnym momencie w sumie ten sam trochę przejechał. Tutaj będą te barierki, to nie mogę tędy jechać. Muszę jeden dalej przejazd przejechać. Stawiłem sobie kąt, w sensie kąt. Tak, dobrze, powiedział. Kąt. Przejazdu tak jak on ma ustawiony. Dlatego jadę z lekkiego skosa. Jak może się zobaczyć pod escape'em. Nie na PH, tylko na to. O. To on tak samo się pod takim samym kątem jedzie jak ja. Tak więc tak. Trafię w tą barierkę? Nie trafię. O, to nie. Ale lekutko bym trafił. Ten narożnik, który ja sobie zasiałem, żeby później po prostu jak będzie jechał naokoło na końcu, żeby po prostu, że jeden nie zostawił, tak? On teraz jeden przejazd i z powrotem jak będzie jechał, to będzie miał supa do obsiania. Ja sobie go przed odcinkiem obsiałem. Bo tak akurat mi ścieżka wypadła. Ale on to teraz będzie robił, także... Niech sobie tam kolega sieje powoli. No, jak dobrze pójdzie w 30 minut, to on będzie gdzieś tutaj i poprzeczniaki tylko mu zostaną na... Po odcinku zostaną mu tylko poprzeczniaki. Poprzeczniaki. Tak więc może jeszcze dzisiaj sobie ten czas przewinę do żniw. A, i zapomniałem wam powiedzieć. Na samym wstępie od razu, póki jeszcze oglądacie, wcześniej nie wiem, czy oglądacie. Za miesiąc będzie krowa. W sensie 0,1 lat będzie krowa. To jest... No jest, to jest pierwszy punkt, co chciałem powiedzieć, a drugim punktem było to, że zrobiłem sobie TMR, w sensie wrzuciłem składniki na TMR, każdego składnika po 20 ton wrzuciłem, czyli 20 ton słomy, 20 ton siana, 20 ton kiszonki. I on sobie tam powoli kręci, bo na razie TMR-u nie daje. Na razie TMR-u im nie sypie. Bo po co? Bo my i tak mleka nie dają. A akurat jak się TMR zrobi, to akurat będzie po wycieleniu krowa. Jak więc zdrowie powinno rosnąć już powoli, bo kiszonkę dosypałem. A TMR to jest droga karma, czy droga karma, dobra karma dla nich. Dlatego dopiero jak mleko zaczną dawać. Czyli za miesiąc, bo jedna krowa za miesiąc będzie mogła dawać mleko, bo już będzie po wycieleniu po prostu. Będzie wreszcie mleko, a mleko to jest kasa, bo tam jest chyba 800 za mleko, coś takiego. A teraz ten sub będzie obsiadał. Jest 800 za 1000 litrów, tak?
Jakoś tak chyba to jest. Czekaj, jak to jest za mleko. Muszę nawet sobie, może nawet od razu sprawdzę. Miał 760. No pewnie jakby dobrze trafił, to 800 by znalazł. Dobra, niech on sobie ładnie ten słup tam obsieje. Może nie będę musiał... Dobra, widzę, że takie kółka są dobre. Koło słupa. Te wysepki. I wtedy na cosplay, bo teraz dużo na cosplay będę grał. Używał będę dużo cosplaya. Tak więc no. Miałem do 27, także mam przewagę nad nią. On jest 24. Miałem do 3 km na godzinę szybciej, ale on ma 30, tam 28 metrów krótszy przejazd, tak? Bo poprzednio, no ale to ja może mam te 30 metrów, powiedzmy 30 metrów, tak? No bo... A nie, to... Bo do 14,8 ustawione, to 29,6. No to powiedzmy, że 30 metrów. Bo tam 40 cm brakuje, ale powiedzmy, że 30 metrów ma krótszy przejazd. Z każdej strony, w sensie z dwóch stron to jest 60 metrów. No ale on musi poprzeczniaczki robić. Wtedy na końcu pola, dwa razy w koło pola objechać, a ja wtedy już może przejadę te 60 metrów więcej na przejeździe każdym, ale już bez poprzeczniaka, nie? Także to też jest taki plusik. Na te drzewa tam daleko nie patrzcie, no bo i tych drzew nie ma. Po prostu nie resetowałem save'a, no bo nie opłacało się. A jakoś tak naszła mnie chęć, że od razu sobie dwa odcinki sobie wrócę, nagram, pomyślałem, przynajmniej nie będę miał spełniony warunek jeden. Dzisiejszej gry farminga. Pewnie wieczorem jeszcze, jak mi się będzie chciało, a raczej na pewno mi się będzie chciało, gdzieś koło 19. Pewnie koło 19 mi się zachce, to będę szedł. Pójdę sobie pewnie Wośnicę nagrać. Do 19, od 19 do 21. To 21.30, coś takiego. Wośnica. Będzie chyba dziesiątka już. Odcinek 10, w sensie o to chodzi. No i dobra, ładnie obsiane, także teraz mam te krótkie ma zasiane. Tam będziemy chyba takich krótszych dwa przejazdy jeszcze. Tych krótszych będziemy dwa przejazdy i potem będzie śmigał aż równo. A ja sobie to zapnuję. I chyba wtedy wsiądę siebie, tak? Tak mi się wydaje. A i stwierdziłem, że zrobię nagram sobie od razu ten odcinek dzisiaj. Bo później to by tak było odwleczone i to tak by sobie leżał ten save. By to tak leżało, a ja wolę jednak mieć to nagrane, żeby sobie na dysku leżało. Już potem mieć problem na przykład w czwartek rano, że nie mam odcinka na piątek. No bo ten odcinek chyba w piątek gotowy, tak? Tak, bo w czwartek jest... Bo w czwartek jest The Forest. Czy na sobotę? Na sobotę chyba ten odcinek latuje. Mi się zdaje, że chyba na sobotę jednak. Zależy, bo może jednak opublikuję szybciej Felsbruna niż Wośnicę. Czyli na niedzielę nie mam The Foresta. Dobra. To tu muszę się z kolegami tam zgadać. Z Michaelem muszę się zgadać, żeby na niedzielę nagrać The Foresta. A to można w piątek, bo piątek jest wolny, także... Tak więc znamy rada. I to jadę do końca? Powinien dojechać. Tutaj zaraz będzie troszeczkę mniejsza dawka. O, w tym miejscu będzie mniejsza dawka. O, to jest jeszcze większe. Dobra, garnę się na ten... Na gospodarstwo się garnę, no bo po prostu zdążę, że byłem tyle nałatowany przed nim, że... Przecież zanim się wykręci i cofnie to trochę czasu, to schodzi. Tak więc ja zdążę się obrócić. On sobie fajnie tam powolutku sieje.
Tylko wiadomo, że co roku też nie będę miał łap na nie na tym polu, także też trochę to tak inaczej będzie. To jest, będą dwa silniki siało, to też inaczej będzie szło. Tak więc będzie też ciekawiej. No, mam 100 minut farmingu dzisiaj, także fajnie. Jeszcze 50 minut. Czy będzie 150 minut, czy będzie 2,5 godziny. Czy dopiero będę farming włączyć. No 13:30 byłem do farminga chyba, tak. Jakoś tak. Czyli 15:30 będę miał 2 godziny. No tak, no bo zostało mi 20 minut jeszcze. To, że mam 11 tysięcy, to nie patrzę na to. No bo... bo nie. No bo... w sumie mogę dać czas na 5. Tak dzisiaj już nic nie będę robił. Na polach. Ewentualnie sobie złapnę jeszcze 11. Bo nie wiem, czy 25-26 trzeba łapnąć. Pytanie słychać. 6,25 tam jest. No to jeszcze jeden sezon może być. To jest 6,25-6,50, dobra. W sumie teoretycznie 11 nie muszę latnować. Ale złapnę sobie 11, żeby było równo z 10 wtedy. Się nie wiem, czy za sezon 17 trzeba będzie łapnąć. Za sezon nie, ale za dwa sezony już tak. Się po tych zbiorach jeszcze nie. Bo ile tam jest 6,50, nie? Jo, tam jest 6,50, to jest dobrze. A to jeszcze ten sezon wytrzymać. Wpadnie 6,25 do 6. Czyli będzie 5,75 w najgorszym miejscu. Chyba. A nie, 5 coś będzie. A dobra. To dwa sezony jeszcze przetrzyma. Tutaj, tutaj już będzie szóstka. Nie będzie 6,50, tylko będzie 6. Czyli już będzie trzeba wafnować. Więc damy radę. Ile mnie nie było? Chwilę mnie nie było. A zrobił ile tam? Ze dwa przejazdy może? A już na to długie wyjechał, czy jeszcze? A, ostatni ten taki. Ten taki, taki i teraz już będzie po długości latał. Tak więc te krótkie ma oficjalnie zasiane. Te od słupa oczywiście. Te krótkie teraz na tej długi to trochę nadrobi. Troszeczkę nadrobi na tych długich, ale potem tu się znowu będą skracać, to, to tak. To tak wyjdzie. Tak pewnie samemu wyjdzie mu 40 minut. Już pewnie jak ja bym siał, to tak podobnie by wyszło tam 30 minut, tylko że ja wtedy to trochę. Ja bym to po prostu siał. To tak by to trochę inaczej wyglądało. Rudda. No i elegancko mi się podoba. Po odcinku sobie dosieję to oczywiście. Czas przewinę do żniw już. Dzisiaj już odcinka ze żniw nie będę nagrywał. Nie chcę mi się trzeciego. Tak więc dzisiaj na pewno będą trzy krowy. Na serwerze. Coś przedzwoniłem. Albo ja w tego konara zadzwoniłem. Tego konara przyzwoniłem. Rozstrzelaczem. Do wapna. W zasadzie to nic innego nie potrzebuje do wapna niż to. Chociaż. Może kiedyś jakiś rozrzutnik by wpadnie. Bo rozrzutnik też fajnie by się rozrzucało. Na przykład tego Bergmana, co znałem. Bo raczej w obornik nie będę planował iść. Chyba. A wapna i tak nie można z rożytnika wysypać. Dlatego ja zazwyczaj rożytniki kupowałem po to, żeby rozrzucać wapno, tak? Bo rożytnik jest fajny z tego względu, że ma dużą pojemność. No 25 ton pojemności, a nie 14. 24 metry.
To nie jest pojemniejsza, ale po co? Po co nie taki duży? Do Jundira ten fajnie by wyglądał. No, tak więc... Myślę, że to by był ciekawy zakup, taki rozrzutniczek do Jundira. A ten Bredol, to wtedy już chyba tylko... Tylko wtedy już chyba by był... Na sprzedaż. No bo na usta capluje w siewniku. Nawóz sapluje w siewniku. Ma jeszcze ponad 50% nawozu, także... Także krótko mu nie starczy na końcówkę, ale to się da. Już będzie po odcinku. Się przywiezie. W sensie trespię sobie worek. Trespię sobie tą tonę na przykład i odejmę sobie te 2000 za ten transport. Odejmę sobie 2000 za tą tonę w nawozu i po prostu i tyle. Sobie dosypię do silnika tą tonę, bo pewnie 100 nas braknie, półtorej. Coś takiego. Chociaż niekoniecznie zbraknie. Nie wiem, zobaczę. No tutaj na tym drogach, na drodze ktoś tu widzę, że ładnie wapnęło na zakrętach, bo nie chciał się wyłączać. To aż do 8,5 się zapnowało. No ale na to nie ma co patrzeć, bo to się tam wyrówna. A. No. Ten Michael to jest głupi debil. Znaczy, no. Przez małe R. O kurde. Co ja tu za węgorza zrobiłem teraz? Co ja tu za węgorza zrobiłem? No dobra, elegancko. Pewnie wieczorem będzie ze 2 godziny, to będzie... O, to będzie jakieś 5 godzin dzisiaj. Tak jakby jeden darmowy dzień będę miał grania. Bo chcę te 1800 bić przed nowym farmingiem, do nowego farminga, może tak bardziej. Na włośnicę się fajnie gra, Felsbruna też się fajnie gra. Ale Felsbrun musi być przygotowany, żeby nagrać, tak? Bo jak nie ma Felsbruna przygotowanego, to tak średnio. Ale dobra, widzę tutaj po długości już lata kolegę. Teraz już mu to ubywa, widzę, tego pola. Mi kasy przybywa na konto, także fajnie. Mi kasy przybywa na konto, także fajnie. Dobra. Teraz Majko się odpali, to teraz będzie konwersował. Okej. Ciekawe teorie tam się dzieją na grupie. Widzę.
Nie, no teraz się będzie działo. Teraz po szkole to będzie się działo, bo przecież dzień szkolny to nic się nie dzieje na grupie. Bo nikt nie pisze. Może parę wiadomości jest. A wczoraj żeśmy tak siedzieli na grupie, to od 22 do pierwszej w nocy prawie pisaliśmy. Najlepsze jest to, że oni się kłócą na tej grupie o to, że ktoś napisze z małej kogoś imię, to jest najlepsze, nie? Oni się o to kłócą. O! Wapno się skończyło. Ty, że nawet nie ogarnął. Że nawet nie ogarnął, że wapno się skończyło. Ale jajca, ty. O, 27 minut. No, czyli będzie akurat. A już się obrócę, to będzie 28 minut wapnowania takiego pola. No dobra, powiedzmy. Pół godziny niech będzie. Mógłbym sobie dopisać dla wapna tak naprawdę. Przez F11 mógłbym sobie dopisać i kasę odjąć, ale no nie chcę się tego liczyć i robić. Dlatego sobie się przejadę. Bo i tak mam nawapnowane gdzieś dotąd. Dokąd? O, dotąd. No to on tam zanim do, to ci się tam nawet nie dojedzie. Zanim ja zdążę wrócić, zanim on tam dojedzie. Ten co się pyta, go co sądzi o Passacie, ty. Można i tak. Każdy lubi co innego. O, dobra. Niech sypie kolega. O, tego nie. A, bo to jest ten, co o 14:30 jedzie, dobra, już wiem. Się zastanawiałem, co to za kierowca jest. No ja mam dotąd za... Dotąd zachowany. A on sobie tutaj nawraca powoli, dobra, fajnie. Fajny kawał polega się, fajny. Tak więc poza... Mówiłem, poza cikiem zostałem tylko poprzeczniaki. Nawet 2 tony ma, no to kurde, to nie stan dopiero, to mu to jednak nie starczy. Czyli jednak chyba będę musiał za 2 tony kupić. Będę musiał za 2 tony jak nic kupić. To chyba ostatni przejazd. To teraz to jest chyba ostatni przejazd, taki długi, i teraz będą mu skracać. Tak mi się wydaje, mi wydaje. A wręcz, jak on tam wyląduje? Na rogu. No to tak, to ostatni przejazd. Tego nie wapnuje, bo się nie opłaca. Na tego mu chyba nawet nie złapnęło. Tak mi się coś wydaje. Dobra, włączę sobie navigation tutaj.
Chciałem to objechać sobie tam, ale stwierdziłem, że to jednak nie chce mi się. Chciałem sobie to objechać, ale stwierdziłem, że to się nie opłaca. Bo i tak warto doleci, i tak doleci. No, więc taki aligator. No i dobra, posiedzę sobie w ciągniku, bo ja nie będę chciał, bo nie chcę się. Się nie tyle, że nie chcę się, no może trochę nie... Znaczy, chce mi się, tylko nie chcę się tego GPS-a ustawiać. A bez GPS-a się nie takie, to też takie. Po prostu wyłączę te linie i sobie popatrzymy, jak kolega sieje i skończymy odcinek, no bo generalnie to plan był na ten odcinek, żeby wapnować. A sieć to tam taki mały dodatek. Kurde, nie zobaczę, że jest hektar, to tego. A w sumie jak zasieję, to będę wiedział. Jak zasieję, to będę wiedział, tylko muszę na tej sesji być. No bo psia... No nie zobaczę, bo 11 chciał. Byłem. Ale dobra, na 3 hektary mam to już. No. Ciekawe. Zara, muszę się coś... Dobrze. No. Dobra, kończę wapnować elegancko. Czy miniaturkę to raczej. Miniaturkę to sobie jutro zrobię, żeby deszczu nie było. I gdzie jest mój. A tutaj. Pisze, że niby 19 minut jeszcze będzie chciał. Więc ciekawe. A, bo 6 na godzinę, co to? Dlatego to tak wolno mu schodzi. A nie zmieniałem już tego przed odcinkiem, no bo nie chciałem się. Wyłączę to, żeby nie było. Co tam? Dobra, elegancko. N24, no bo miał limit do 24. Dlatego to tak wiesz. O, snap od Nicole ci dostałem, trzeba otworzyć. Tak więc, no. Poniedziałek, dobrze. Okej. Okay. A, bo to jest drzewo takie, co dostaje dla tego. Nie gada, że to jeszcze będzie sofo. Nie, dobrze, dobrze. Elegancko. Podoba mi się. Jeszcze zrobimy sobie ile minut odcinka? Jest 28. Było 15, zacząłem. Równiutko. I zrobimy sobie jeszcze 3 minuty. Pewnie do końca nawozu, żeby ta toma znikła. To tak będzie około 3 minut. Do tego nie? Dobra.
Snap wysłany. Trzeci już dzisiaj, ale wyrąbany. Niech mają, niech się cieszą. Przynajmniej będzie zaliczony. Snap dzień. Tak więc, no. Ciekawe, ciekawe. Nie wiem skąd tyle za to na tej siódemce się znalazł, ale okej. A mnie to lepiej. Oszczędność nawozu. Tak naprawdę to nie powinien nic siać wtedy nawozu. Skoro to jest 200 kilo. To on tutaj nie powinien, ten nawóz nie powinien w ogóle schodzić. No ale no dobra, niech już tak będzie. Okej. Okej. Oj, tutaj wiem, że z siódemki jest wyjazd. No widać po prostu po rano, widać gdzie jest koniec pola. Te dziesiątka to tam wywalone. Dobra, mam 2 godziny sesji, także 2 godziny na Fedrunie elegancko. Czyli 150 godzin na sobie, na sterwałku. 12 rok to jest niby, dzisiaj 13. Także ciekawy, ciekawy. Kurde, ale kiedyś to było inaczej. Kiedyś to było inaczej, mówię wam. Jak było... O, a tu zasaplowana dawka nawozu. No. No jak tu plus 200 kilo jest, no co? I tu już nie powinno być nic sypane tego nawozu, ale okej. A mogę sobie zmniejszyć? A nie mogę, bo przenieśli. No i zapomniałem. Nie, no i zapluję na 200 wszędzie, żeby potem posoi. I tu już będzie kolejna oprawa siana. A to będzie prawdopodobnie chyba rzepak. Tak mi się wydaje. Tak mi się bynajmniej wydaje. No to... Dawkę tą najmniejszą stawię. Bo chyba na cosplayu nie będę mógł zasiać tego pola. Bez opcji nawożenia. Bo wiecie, ta kartka, że pewnie zbiornik jest pusty, jest coś takiego. A, okej. Okay. Czyli ja jeździłem tak troszeczkę bardziej pod prawo. Widać po śladzie teraz, że on tak mniejszy łuk. W sensie mniejszy skos miał. Ma. A ja tak troszeczkę pod większym skosem tosiałem ten nawóz. Czy to wapno, ale... To tam jest akurat mało istotne. To jest taki szczegółowy. Na pewno 33 minuty odcinka? Tak, 34. Dobra, zawróć pan. O, nie przyzwoni drzewo, dobra. Dobra, dobra, dobra. Sobie to po odcinku dosieje. Kawałek to ile to jeszcze pisze? 10 minut? No, to 10 minut co poczekam. Tak teraz będzie 15:45. Więc fajna godzina, fajnie. No i dobra. Myślę, że można kończyć ten odcinek, no bo jest 19 na zegarze, ale to nie od tego, że jest 19.
to po prostu tutaj zostały tylko poprzeczniaki, które będą po odcinku robione. A mamy 35 minutę, sorry. Tak więc idealnie na skończenie odcinka. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Kolejny odcinek już będą żniwa. Żbaku w tym roku nie mam. No nie, bo tam jest owiec i soja, czyli pewnie od jęczmienia zaczniemy. Tak więc w kolejnym odcinku żniwa. Na to by wychodziło. Także na razie trzymajcie się, cześć.